Witam Państwa na cotygodniowym przeglądzie rynkowym. Z tej strony Łukasz Stefanik, Fibonacci Team School. Zobaczmy, jakie mamy scenariusze na nadchodzący tydzień. To jest 23-27 marca. Za nami dość burzliwy tydzień z dużą zmiennością, także troszeczkę się na wykresach zadziało. Zobaczymy, co może się nam rysować na nadchodzący tydzień. Na początku zaczniemy od przedstawienia danych makro, zobaczymy, co słychać w kalendarzu, a następnie przejdziemy do wykresu. Przejdźmy sobie do kalendarza. Widzimy, że w poniedziałek nie mamy wyznaczonych, wyszczególnionych żadnych ważnych danych. Przejdźmy od razu do wtorku, 24 marca o godzinie 8:30 indeks PMI dla usług z Niemiec, pół godziny później. Mamy również indeks PMI dla usług i dla przemysłu, dla strefy euro. I również o godzinie 9 dane od nas z Polski, stopa bezrobocia, dlatego jeżeli ktoś spekuluje na polskiej złotówce, tutaj warto zwrócić uwagę na ten odczyt. Pół godziny później szereg danych z Wielkiej Brytanii, między innymi tutaj mamy inflację konsumencką w ujęciu miesięcznym oraz rocznym. Jeszcze o 12 mamy dane z funta, sprzedaż detaliczna. Natomiast jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, to 13:30, 14 oraz 15 należą do Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy dane odnośnie inflacji, później indeksu cen nieruchomości, indeksu Fed z Richmond oraz odnośnie sprzedaży nowych domów o godzinie 15. Środa, 25 marca, tutaj dwa ważne odczyty, 9:00 indeks nastroju w biznesie z Niemiec, natomiast podczas sesji amerykańskiej godzina 13:30 zamówienia na dobra trwałego użytku. Czwartek, 26 marca, rozpoczynamy godziną 8:00, mamy dane z Niemiec, indeks zaufania konsumentów, także również tutaj zwracamy uwagę na zachowanie się par z euro. Następnie godzina 9, dane ze strefy euro, podaż pieniądza i o 10:30 ważne dane dla Wielkiej Brytanii, sprzedaż detaliczna. Tutaj spodziewam się większej zmienności na funcie brytyjskim. Jeżeli chodzi o sesję amerykańską, widzimy, że nie mamy tutaj danych ze Stanów Zjednoczonych, jedynie bardzo późne godziny wieczorne, 23:30 dane z Japonii. Piątek, 27 marca, również w tym dniu mamy mało odczytów, jeżeli chodzi o sesję europejską. Nie mamy danych z Niemiec ani ogólnie ze strefy euro, dlatego tutaj dane z Francji, z Włoch pomijamy. Natomiast jeżeli chodzi o dane z Ameryki, godzina 13:30 oraz 15, tutaj o no 13:30 mamy dane odnośnie PKB, a o godzinie 15 indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o kalendarz na ten tydzień. Przejdźmy do wykresów. Rynek euro-dolara, tutaj mamy interwał tygodniowy. Widzimy, że ostatni tydzień zamyka się dość sporą białą świecą, także mamy tutaj spore wzrosty, korpus na ponad 300 pipsów. Wzrosty widzimy, odbicie wzrostowe tutaj, jakie obserwowaliśmy w tym tygodniu, było na ponad 500 pipsów, także naprawdę bardzo duży ruch wzrostowy, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę ten ostatni impuls trwający od kwietnia, od maja, kwietnia 2014, także pierwsza bardzo duża korekta na tym rynku. Zobaczmy, jak to wygląda na interwale miesięcznym. Również spory cień nam się już tutaj buduje, a do końca miesiąca no jeszcze został ponad tydzień. Zobaczmy, jak to wygląda na niższym interwale, na H4. Tutaj ten żółty prostokąt to jest zasięg największej korekty wzrostowej właśnie w tym trwającym ostatnim impulsie spadkowym. Tutaj mamy pierwszą właśnie taką korektę na niecałe 400 pipsów, następnie tutaj kolejna i teraz w tym tygodniu doszło właśnie do takiego samego ruchu wzrostowego. Widzimy, że ten prostokąt, czyli ten zasięg, został dynamicznie wybity, został nam tutaj jedynie tylko cień, dlatego ja uważam, że dalej te okolice tutaj 1,0860 to jest ważny opór, również dlatego, że tutaj wypada mierzenie 38,2%, mierząc ostatni lokalny impuls spadkowy tutaj na ponad 1000 pipsów. Jeżeli doszłoby do wybicia tej strefy, czyli zgrupowania tego mierzenia 38,2 z tym układem overbalance,
to wtedy zauważmy, że na kolejnym okrągłym poziomie, tutaj 1,1000, wypada mierzenie 50%, czyli FIBO pokrywa nam się z okrągłym poziomem, ważne miejsce oporu. Następnie to cały czas ta zielona strefa, ona wynika z interwału miesięcznego. Tutaj mieliśmy mierzenie zewnętrzne 127,2 oraz mierzenie 61,8%, mierząc ten cały ostatni gigantyczny ruch wzrostowy. Także ta strefa, która została wybita, ona teraz będzie stanowiła ważne miejsce oporu. A tutaj w tej strefie widzimy, że przy następnym okrągłym poziomie 1,1100, tutaj blisko mamy mierzenie 61,8% oraz ostatnie dołki, czyli tutaj mamy do czynienia ze strefą zasady zmiany biegunów. Również możemy potraktować ten środowy wzrost jako potencjalną falę AB w korekcie prostej, czyli tutaj możemy mieć do czynienia z takim scenariuszem, że tutaj mamy falę AB, następnie falę BC i teraz jeżeli doszłoby do wybicia tutaj tego mierzenia 38,2, to będziemy mogli mieć do czynienia z falą CD na tej korekcie prostej. I tak widzimy, że równość, ta geometria fal wypada właśnie w tej zielonej strefie z interwału miesięcznego, także również o takim scenariuszu należy pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie, a najbliższe wsparcie, okrągły poziom 1,0700, tutaj również możemy wyznaczyć taki scenariusz korekty prostej, czyli odpowiednio tutaj fala AB, fala BC i jeżeli zatrzymamy się tutaj w okolicach mierzenia 38,2 i zobaczymy dalsze spadki, to fala CD i również możemy tutaj zmierzyć właśnie falę AB w stosunku do fali CD. I zauważmy, że ta geometria wypada dokładnie na ostatnich dołkach, czyli okolice 1,0466, czyli tutaj ostatnie dołki będą stanowić naprawdę ważne miejsce wsparcia. Dodatkowo możemy jeszcze sobie zmierzyć tą naszą potencjalną falę BC i zobaczyć, gdzie wypadają mierzenia zewnętrzne. I zauważmy, że mierzenie zewnętrzne 161,8, ono wypada minimalnie pod dołkami, także tutaj no, wyznaczyłbym taką strefę wsparcia, czyli od poziomu 1,0447, 1,0450 do 1,0466, czyli na kilkanaście pipsów w okolicy ostatnich dołków, ważna strefa wsparcia. Przejdźmy do kolejnego wykresu. Tutaj mamy rynek GBP USD, interwał H4. Również w ostatnim tygodniu mieliśmy tutaj do czynienia z sporymi wzrostami. Natomiast w tej chwili ważnym oporem jest tutaj, są tutaj okolice 1,5000, ważny, kluczowy, okrągły poziom. Dodatkowo tą całą strefą wyznaczyliśmy tutaj zasadę zmiany biegunów. Tutaj mieliśmy ostatnie dołki, czyli ważne, kluczowe miejsce w tym momencie na funcie. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę na ten ostatni ruch wzrostowy z środy. Zauważmy, że tutaj mieliśmy do czynienia z układem harmonicznym. Dobrze go widać na interwale H4, czyli tutaj mieliśmy układ harmoniczny motyla. Zauważmy, jak rynek przetestował mierzenie 127,2%. Pomimo, że na interwale H1 wydawało się, że już to mierzenie zostaje wyłamane, to zobaczmy, na interwale H4 został tylko cień, korpus zamknął się powyżej i na kolejnej świeczce mieliśmy bardzo duże wzrosty na ponad 200 pipsów, a ostatecznie ponad 350, a nawet jeszcze więcej tutaj mierząc do cienia, bo w godzinach wieczornych mieliśmy jeszcze tutaj dołożenie do tych wzrostów, także cały ruch wzrostowy, 500 pipsów, bardzo, bardzo duże wzrosty. Na interwale H1 wyglądało to tak, czyli tutaj mamy pierwszą reakcję kursu na mierzenie 78,6% tutaj w tym miejscu, następnie korekcyjną falę BC i dynamiczną w końcowej fazie falę CD, która doszła tutaj do mierzenia 127,2. Zauważmy, tak jak wspominałem, na H1 wydawało się, że tutaj już mamy do czynienia z wybiciem tego poziomu. Natomiast zobaczmy, co działo się dalej. Mamy piękną formację gwiazdy porannej, tak? Silna świeca zrzucająca, następnie tutaj taki przystanek i kolejna świeca wzrostowa. I tak naprawdę tutaj można było zajmować się pozycje długie, stop loss pod formację świecową, niecałe 50 pipsów, a patrząc na wzrosty, jakie mieliśmy, niecałe 500 pipsów, no to stosunek zysku do ryzyka, sami możemy sobie wyliczyć, jest bardzo korzystny. Wracając do sytuacji bieżącej,
Tak jak wspominałem, cały czas oporem jest tutaj strefa przy 1,5000. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcia, tutaj grupują się ważne mierzenia zewnętrzne, czyli mamy mierzenie zewnętrzne tutaj właśnie tej ostatniej mniejszej korekty, mierzenie 161,8 oraz mierzenie 161,8 tutaj z interwału D1. Mierzymy całą ostatnią korektę wzrostową na 600 pipsów i te dwa mierzenia zewnętrzne grupują się tutaj w okolicach okrągłego poziomu 1,4600. Także w przypadku spadków tutaj ważna strefa wsparcia, dodatkowo jeszcze mierzenie 88,6% z interwału tygodniowego. Zejdźmy sobie jeszcze do interwału H4. No tutaj w ostatnim czasie ten wykres mamy trochę poszarpany, także będziemy zwracać uwagę na okrągłe poziomy, czyli 1,4900 i 1,4800. A gdyby doszło do wybicia tego poziomu 1,5000, wtedy kolejna strefa wypada przy następnym okrągłym poziomie 1,5100. Możemy sobie również zmierzyć właśnie ostatni swing spadkowy. Zauważmy tutaj w okolicach 1,50 mamy mierzenie 38,2, przy 1,5100 mierzenie 50%, także potwierdzenie tego okrągłego poziomu, a przy następnym okrągłym poziomie znowu widzimy kolejne mierzenie FIBO idealnie pokrywające się z tym poziomem 61,8%, także tutaj kolejne opory wynikają z okrągłych poziomów potwierdzonych mierzeniami Fibonacciego. Kolejny wykres USD/CHF interwał H4. Tutaj również w ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z dynamicznymi ruchami. Najbliższym wsparciem jest mierzenie 78,6, biegunowość tego mierzenia, ponieważ to jest siatka FIBO rozciągnięta z 15 stycznia, mierząc ten cały ostatni gigantyczny ruch spadkowy. Tutaj mamy biegunowość 78,6. Mamy tutaj linię trendu poprowadzoną tutaj po dołkach, mamy okrągły poziom 0,9700, cena tutaj reagowała w środę, dlatego to jest pierwsze istotne wsparcie. Jeżeli doszłoby do jego przebicia, patrzymy na kolejne okrągłe poziomy i tak następne wsparcie tutaj 0,9600. Możemy również zmierzyć teraz już ten ostatni ruch wzrostowy i zobaczyć, gdzie wypadają mierzenia wewnętrzne. Tutaj widzimy pierwsze bardzo płytkie mierzenie 23,6 potwierdza nam okrągły poziom 0,9600. Natomiast takie ważniejsze według nas jest mierzenie 38,2, ono jest głębsze. To są okolice już okrągłego poziomu 1,0200, dość odległe miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o opory, to cały czas oporem jest tutaj okrągły poziom 1,00. Zauważmy, że po jego przebiciu cena wróciła, przetestowała go od drugiej strony, po czym w tej chwili mamy już ruch spadkowy na ponad 200 pipsów, także ten okrągły poziom, on w dalszym ciągu będzie tutaj stanowił zaporę dla rynku. Rynek AUD USD interwał H4. Tutaj w środę doszło do realizacji układu harmonicznego Leonarda. Przybliżmy wykres i zmierzmy ten układ harmoniczny. Zauważmy, pierwsza reakcja ceny przy mierzeniu 50% tutaj w tym miejscu i mierzenie 78,6 punkt deformacji harmonicznej. Bardzo ładny test i w konsekwencji spadki na ponad 200 pipsów. W tej chwili widzimy znowu teraz ruchy w drugą stronę na 160. Cena w piątek wyhamowała przy okrągłym poziomie 0,78. 0,0 to jest najbliższy opór, natomiast wsparciem jest okrągły poziom 0,7700. To mierzenie dalej jest aktualne. Tutaj rynek troszeczkę nam poszarpał tutaj wykres. Natomiast dalej, jeżeli doszłoby do wzrostów, ten punkt D, czyli mierzenie 78,6, będzie ważnym oporem, a jeżeli doszłoby do wybicia, to tutaj ta od dawna wyznaczona strefa oporu wynikająca z równości korekt. Tutaj dalej może być reakcja, ponieważ cena najpierw reagowała w tych okolicach, tutaj w tym miejscu, następnie nie mogła się wybić wyżej i tutaj 25 i 26 lutego została powstrzymana, skąd mieliśmy dość duże spadki. Możemy również przenieść sobie zasięg ostatniej korekty, czyli mierzymy ten ruch wzrostowy, czyli to będzie troszeczkę ten szerszy prostokąt. Cały ostatni ruch wzrostowy odkładamy na nowo powstałe dołki.
Zauważmy, że tutaj tego Gartleya, tego Leonarda potwierdzała nam równość korekt, czyli 1 do 1. Bardzo fajne potwierdzenie, dlatego cały czas tutaj te miejsca będą stanowiły ważny opór. Jeżeli doszłoby do spadków, tak jak mówiłem, okrągły poziom 0,7700, a następnie tutaj ostatnie dołki przy okrągłym poziomie 0,7600. Natomiast jeżeli doszłoby do wybicia nowych dołków, wtedy mierzymy ostatni ruch wzrostowy, czyli tutaj ten ruch i patrzymy na mierzenia zewnętrzne. Mierzenie 127,2 wypada blisko okrągłego poziomu 0,7500, czyli to będzie kolejne wsparcie. Natomiast mierzenie 161,8 wypada 100 pipsów niżej, kolejny okrągły poziom 0,7400. Kolejny wykres USDJPI interwał H4. Również w ostatnim tygodniu mieliśmy tu do czynienia z dość silnymi ruchami. Rynek wyhamował na geometrii 1 do 1. Co prawda została ona dość w znaczący sposób wybita cieniami. Natomiast widzimy, że po raz drugi tutaj w piątek cena zaczyna reagować. To będzie kluczowe miejsce 122,00. Jeżeli dojdzie do jego przełamania, tutaj troszeczkę niżej mamy linię trendu poprowadzoną po ostatnich dołkach. Jeżeli ona zostanie przebita, wtedy możemy mieć do czynienia z większymi tutaj spadkami. Warto również tutaj powiedzieć, że cena zatrzymała się w kluczowym miejscu 122,00. Ten poziom, on wynika z ostatnich szczytów, tutaj z grudnia 2014. To jest bardzo ważne miejsce. Dodatkowo mieliśmy tutaj dwa mierzenia zewnętrzne. 127,2, czyli ta niebieska siatka FIBO, zmierzony ten większy ruch spadkowy i czerwona siatka FIBO, zmierzona ostatnia korekta spadkowa, mierzenie 161,8 i ta strefa powstrzymała wzrosty. Na chwilę obecną mamy spadki już na ponad 200-270 pipsów. Jeżeli doszłoby tutaj do wzrostów, pierwszym oporem będzie poziom 121, a następnie właśnie ta strefa przy 122,00. Jeżeli doszłoby do wybicia tutaj tej linii trendu prowadzonej po dołkach, to wtedy musimy dokonać mierzenia właśnie ostatniego widocznego ruchu wzrostowego. Widzimy, że tutaj nieco niżej wypada nam mierzenie 38,2. Następnie będziemy zwracać uwagę na mierzenia wewnętrzne 50% oraz 61,8%. Tutaj mierzenie 61,8 pokrywa się w strefie z okrągłym poziomem 118,00. Kolejny wykres EURJPI, interwał H4. Również mieliśmy tutaj w ostatnim tygodniu do czynienia z dynamicznymi ruchami. Został wybity układ overbalance, ten czerwony prostokąt. Zauważmy, że tutaj patrząc na ruch spadkowy od 11 lutego, ten prostokąt, czyli ta równość, była przez rynek trzymana i cały czas w trwającym ruchu spadkowym. Nie mieliśmy większej korekty, a cały ruch spadkowy był bardzo duży, na niecałe 1000 pipsów. W tej chwili doszło tutaj do wybicia tego układu, dlatego możemy mieć do czynienia z większą korektą, z większym odreagowaniem. Natomiast już widzimy, że tutaj cena reaguje nam w kluczowym miejscu, poziom 130,00. Tutaj wypadają dołki z szerokiego interwału, z interwału H4, a nawet z D1. Zauważmy tutaj te miejsca. To jest końcówka stycznia. Tutaj cena dynamicznie odbiła, po czym mieliśmy silny ruch wzrostowy. Dlatego mamy tutaj do czynienia z zasadą zmiany biegunów. Już w środę cena tutaj reagowała i w piątek widzimy również, jak na razie ta strefa powstrzymuje większe wzrosty. Jeżeli do takich wzrostów miałoby dojść, to wtedy patrzymy na tą niebieską siatkę FIBO. Mierzenie 38,2% również tutaj nieco powyżej strefy. Następnie mierzenie 50% plus okrągły poziom 132,00 i następny opór mierzenie 133 plus 61,8%. Także również tutaj widzimy, że okrągłe poziomy potwierdzają nam się z mierzeniami FIBO. Jeżeli natomiast doszłoby do spadków, jeżeli poziom 130,00 powstrzymałby tu większą korektę wzrostową, to wtedy możemy tutaj zmierzyć właśnie ostatnie odbicie wzrostowe. Zauważmy, że rynek reagował na mierzenie 61,8, dlatego w przypadku spadków możemy wyznaczyć potencjalny układ harmoniczny. Układ harmoniczny Gartleya, czyli pierwsza reakcja na 61,8,
i czekamy teraz na 78,6 bądź 88,6, żeby wyznaczyć tutaj układ harmoniczny FT pattern bądź 78,6 układ harmoniczny Gartleya, także w przypadku spadków tutaj o tych miejscach należy pamiętać. Również możemy wyznaczyć tutaj potencjalną korektę prostą, czyli mamy falę AB, BC i jeżeli doszłoby do spadków, to potencjalną falę CD. Zobaczmy, jak te fale wypadają do siebie. Zmierzmy sobie falę AB w stosunku do fali CD. Tutaj równość wypada przy mierzeniu 88,6, także uważam, że tutaj te okolice powinny być mocniejsze niż mierzenie 78,6, a jeżeli doszłoby do dalszych spadków, to kolejnym wsparciem są ostatnie dołki przy okrągłym poziomie 127,00. Jeżeli doszłoby do ich przebicia, wtedy patrzymy na mierzenie zewnętrzne, czyli mierzenie 127,2 oraz 161,8. Tutaj nieco powyżej tego mierzenia mamy mierzenie 161,8 z szerokiego interwału, poziom 124,50, także to mierzenie na pewno będzie silniejsze, ponieważ to mierzenie 161,8, ono wynika z bardzo szerokiego interwału, tutaj z D1, mierzymy ten ostatni ruch wzrostowy tutaj na ponad 1400-1500 pipsów i w okolicach, tak jak wspomniałem, 124,60, 124,55, tutaj wypada to szerokie mierzenie zewnętrzne, także bardzo ważne wsparcie. Możemy nawet zaznaczyć sobie tutaj taką dość szeroką strefą, strefa na 50 parę pipsów, wynikająca z dwóch mierzeń zewnętrznych, czyli tej mniejszej korekty i tego dużego ruchu wzrostowego. Dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o scenariusze rynkowe na nadchodzący tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień na kolejny materiał wideo. Życzę powodzenia na rynku i pozdrawiam.